Rygliński powrócił i znowu stał się mega viralowy na TikToku i znowu stał się straszny, generalnie uciekł z Tarchomina, przeniósł się na Śląsk, atakuje całą Polskę. Oczywiście żartuję i za chwilę przegadamy sobie cały ten temat, a dodatkowo pojawiła się nowa viralowa gra o strasznej myszce Miki, która jest strasznym gównem i za chwilę powiem wam dlaczego. Siema, z tej strony Mondor, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, wpadnijcie jeszcze do mojego Instagrama, linka macie w opisie, tam być może pojawia się właśnie jakiś nowy post, zostawcie pod nim lajka, byłoby naprawdę miło, a także zostawcie suba na kanale, ponieważ mega chciałbym dobić 400 tysięcy subów, bo jesteśmy naprawdę coraz bliżej, tymczasem już nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze Gryglickiego. Jeżeli nie, to był ten polski skinwalker z TikToka, który uciekł z Tarchomina, bo tam powstał, później był straszny i bił ludzi na ulicy. Generalnie to był ten taki chwilowy mem pod koniec 2022 roku, gdzieś na przełomie października i listopada. O ile dobrze pamiętam, generalnie nagrywałem o tym wtedy i ten mem umarł sobie na jakiś czas, aczkolwiek ostatnio powrócił i znowu jest dosyć viralowy na TikToku, bo rzekomo Gryglicki uciekł z Tarchomina, przyniósł się na Śląsk i znowu zaczął bić ludzi. Oczywiście nie jest prawdziwy, więc nie ma się co bać, aczkolwiek już przegadam wam cały ten temat. Chodzi tutaj o trochę gównianą polską pastę dotyczącą polskiego skinwalkera z Tarchomina, który wygląda tak, aczkolwiek jest to design podwalony z Mandeli Catalog. To jest dosłownie sprite intrudera z Mandeli, który wziął ktoś z Polski i stworzył z tego pastę, po czym stała się viralem na TikToku rok temu. Aczkolwiek na tamten moment to był taki mem z TikTokowego uniwersum, który umarł dosyć szybko i później zasadniczo nikt o nim nie pamiętał, no do czasu, bo nagle zyskał swoją drugą młodość. No i generalnie uważajcie na siebie, ponieważ 28 lutego nadejdzie mgła, która pochłonie całą Polskę, a Gryglicki będzie atakował w każdym jej miejscu. Bo skubany uciekł z Tarchomina i jest zły. Chodzi po Polsce i bije ludzi. Nie, no żartuję. I w sumie nie byłoby za bardzo o czym mówić, gdyby nie fakt, że na TikToku pojawiło się kilka naprawdę śmiesznych filmików związanych z Gryglickim. I kurde, ludzie zaczynają panikować w ten bardzo memiczny sposób. Co tu się dzieje? Ktoś biega po lesie i oddaje dziwne głosy. Jakbyście zauważyli, w tym filmie ktoś naprawdę biegnie. Jeżeli jesteśmy w dokładnie takim miejscu, a Gryglicki powrócił, to przecież wiadomo, kto tam biegnie. Gryglicki. Macie również kilka map prosto z TikToka dotyczących tego, w których miejscach Polski Gryglicki będzie atakował, więc no, lepiej uważajcie. Pojawiły się plotki, według których Gryglicki przeniósł się na Śląsk, a dodatkowo od moich reporterów i informatorów otrzymałem dokładne zdjęcie tego, jak wygląda. I wygląda on tak. No nie wiem jak wy, ale ja bym się bał. No i generalnie to by było na tyle spoko memek i śmiesznie się oglądać niektóre TikToki z Gryglickim związane. W razie czego od moich informatorów otrzymałem dokładne współrzędne miejsc, w których Gryglicki będzie atakować dokładnie 1 lutego, więc jeżeli jesteście w którymś z tych zaznaczonych na czerwono miejsc w Polsce, to lepiej uciekajcie. Ciężko się tam znaleźć, ale lepiej przenieść się gdzieś indziej, bo tam Gryglicki będzie atakował. Warto uciekać z tamtych miejsc, ponieważ dokładnie tam Gryglicki będzie atakować. Niemniej dajcie znać w komentarzach, jeżeli byście go spotkali. Trzeba go powstrzymać. W ostatnim czasie dość często piszecie do mnie, abym przyjrzał się pewnej dość popularnej ostatnio grze horrorowej, czyli Captain Willy, opowiadającej o creepy myszce Miki. I generalnie nie chcę tego robić, bo ta gra jest ostro gówniana, aczkolwiek jako, że możemy się z niej pośmiać, to zrobię to. Tak więc to jest jedna z tych naprawdę shitowych gierek pokroju Garden of Banban, nad którymi mocno zachwycają się różni youtuberzy ogrywający tę grę, mówiąc, jakie to jest straszne, fascynujące, nie wiadomo jakie. Nie jest. To jest gówniana gra i za chwilę powiem dlaczego. No bo generalnie niezbędnik, żeby myszka Miki była straszna, przedstawia się następująco. Musisz wziąć myszkę Miki i odpalić ją z czarno-białym filtrem i dodać do tego coś strasznego, albo zjadanie czegoś, albo zabijanie czegoś, albo jakieś inne mroczne rzeczy. Nie wiem, były okultyzmy opuszczone przez Disneya, czy nie? W każdym razie to byłoby spoko, gdyby wyglądało trochę lepiej, ale może przejdźmy już do fabułki tego czegoś. Tak więc wcielamy się w bohatera, który płynie statkiem z tytułowym Kapitanem Willim, który to każe mu robić różne rzeczy, a pierwszym taskiem jest umycie podłogi. Tak więc nasz ziomek myje podłogę, jest w tym całkiem okej, ale jednocześnie chyba zdaje sobie sprawę, bo jest to w sumie trochę dziwne, że na statku znajduje się sam razem z kapitanem i nie ma tutaj żadnych innych członków załogi, co jest trochę dziwne. Bo na takim statku siłą rzeczy przydałoby się więcej osób, nie? A on jest sam i coś się nie skończy dobrze. Następnie bohater musi jeszcze poczupować ziemniaki, bo oczywiście muszą mieć co jeść, a później dorzucić węgla do pieca, żeby statek miał na czym płynąć. Wtedy jego zadania na ten dzień kończą się i zaczyna się dzień drugi. Drugi dzień miejsce ma dokładnie 29 kwietnia 1929 roku i po wstaniu z łóżka bohater ma ponownie dokładnie te same taski do wykonania i po zrobieniu tego kładzie się spać ponownie i wstaje następnego dnia, gdzie ponownie ma dokładnie te same zadania do zrobienia, tylko z tą różnicą, że tym razem kapitan wysyła go po ziemniaki na dół, pod pokład.
tam gdzie jest ciemno i musi sobie zapalić świeczkę, żeby je znaleźć. No i zresztą znajduje je, wraca na górę i kapitan mówi mu, że nigdy więcej ma już tam nie schodzić, chyba że ten będzie mu kazał. Jeżeli nie wiecie jeszcze o co chodzi, to on dosłownie mówi ci, nie schodź tam, bo ja tam ukrywam coś ważnego, strasznego i nie chcę, żebyś się dowiedział. Następnie bohater idzie dalej siekać ziemniaki i robi to w bardzo przerażający sposób, ponieważ w tym samym momencie Willy obserwuje go zza drzwi, ale kiedy tylko został zauważony, szybko uciekł na swoje miejsce. Później bohater dostaje jeszcze jedno, dokładnie to samo zadanie co wcześniej, czyli napalenie w piecu, po czym idzie spać, aczkolwiek w nocy budzą go dziwne, niepokojące dość odgłosy, zatem ten wstaje i idzie zobaczyć, co właściwie je wydaje i okazuje się, że dochodzą one spod pokładu, dokładnie z miejsca, do którego Willy zabronił mu się w ogóle zbliżać. Ten mimo wszystko wchodzi tam i spotyka Williego, nieruchomo wpatrującego się w ścianę. Ten natomiast w tej sytuacji ma nam do powiedzenia tylko jedno, chłopie, pal gumę, bo nie wolno ci tu siedzieć, więc ten wywala bohatera stamtąd i później rozpoczyna się już następny dzień, kiedy to Willy mówi bohaterowi, że zgubili się na morzu, niemniej szybko powinni odnaleźć kurs. I w ten sposób mija kilka dni, aż do 5 maja 1929 roku, czyli 9 dnia podróży, kiedy kapitan przyznaje się, że kompletnie się zgubili i on zupełnie nie wie, gdzie się właśnie znalazł. Utknęli gdzieś na morzu bez żadnej nadziei. Panie, co to panu tak spierdzi? Także tak bohater powraca do swoich codziennych obowiązków, niemniej okazuje się, że na statku skończyło się jedzenie, gdyż zaopatrzeni byli tylko na maksymalnie 9 dni. Teraz są kompletnie zagubieni gdzieś na morzu, nie wiadomo gdzie, plus nie mają jedzenia. Następnie mija kolejne 9 dni i przenosimy się do 18 dnia podróży, kiedy Willy już jest zupełnie inny. Widać, że jest niedożywiony i oddaje kierowanie statkiem bohaterowi, gdyż ten jest po prostu wycieńczony. Następnie 19 dnia Willy nie myśli już zbyt dobrze, a 20 dnia powtarza się sytuacja z dnia 4. Protagonista wstaje w nocy i słyszy jakieś dziwne odgłosy i ponownie idzie sprawdzić, o co chodzi. Jak się okazuje, Willy znajduje się pod pokładem i stwierdził, że odnalazł rozwiązanie ich problemu, przez co później zmienia się w potwora o kurwa 5 szczękach i postanawia zjeść bohatera. Jak uda ci się uciec, to wskakujesz do łódki i odpływasz tamtąd i wtedy gra się kończy. Stary, jakie gówno w ogóle. W sensie, ja wiem, że The Garden of Bandon się wbiło i było strasznie słabe, ale kurde, że wychodzą takie gry i robią takie wyświetlenia. To jest, chłopie, ciężkie gówno generalnie. Gówno. Generalnie od jakiegoś czasu mówi się o upadku horrorowych gier, szczególnie tych indyków, i to jest prawda, że jest po prostu coraz gorzej. Aczkolwiek za chwilę wychodzi Poppy Playtime Chapter 3, więc myślę, że powinno być lepiej. W razie czego 1 lutego o godzinie 18 odpalamy streamka, więc proszę was, bądźcie tam, bo będzie naprawdę grubo. Generalnie mówi się o upadku gier horrorkowych i patrząc na Garden of Banban, które nagle zyskało nie wiadomo jaką popularność, a jest straszne. Ponieważ od jakiegoś czasu te gry, które są źle zrobione, nie mają żadnego pomysłu na siebie, są brzydkie, nie mają nic do zaoferowania, a dodatkowo są strasznie zabugowane i zrobione na odpierdziel, dostają nie wiadomo jaką uwagę w internecie. I to jest trochę słabe, kiedy te lepsze gry tyle tej uwagi nie dostają i nie idą w taki viral jak w te gówniane, które nie powinny tam iść. No, trochę słabo tak szczerze, nie?